27 listopada w Bazylice Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, odprawił mszę świętą dziękczynną za 15 lat posługi na czele archidiecezji lwowskiej. Wraz z metropolitą lwowskim mszę świętą koncelebrowali arcybiskup senior archidiecezji katowickiej Wiktor Skworc, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski, biskupi pomocniczy archidiecezji lwowskiej Leon Mały i Edward Kawa oraz biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej Jan Sobiło, a także przy ołtarzu stali księża archidiecezji lwowskiej, którzy tego dnia rozpoczęli coroczne rekolekcje duchowne. Już stało tradycją, że w rocznicę objęcia katedry przez arcybiskupa odbyła się uhonorowanie najbardziej zasłużonych księży tytułem kanonika honorowego lwowskiej kapituły metropolitalnej. W tym roku nominację otrzymał ksiądz prałat Stefan Wylęczek, były prezes Fundacji Jana Pawła II w Rzymie, a dziś rektor polskiej misji katolickiej w Anglii i Walii. Po wspólnej modlitwie kanonicy kapituły metropolitalnej wraz z obecnymi księżmi złożyli arcybiskupowi Mieczysławowi szczere życzenia z okazji 15-lecia posługi w metropolii lwowskiej. Дня дасть мені Господь, справедливий суддя, і не лише мені. Цезареї Філіппове питав своїх учнів, повідав Шимон Пьотр, ти єстеш Месія, і на тей опоце збудує мій кощур. Powtórnie, czyli w chwale sądzić, że nie umarł, a królestwu jego nie będzie koniec. Miłością swoją i modlitwą ubogaca siebie i tę wspólnotę kapłańską. Temu ślubuję, przyrzekam i przysięgam, że powierzony mi urząd kanonika kapituły Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie, według prawa kościelnego i zgodnie ze statutem tejże kapituły, wiernie, rzetelnie i sumiennie sprawować będę. Dzięki za zaproszenie do Lwowa kolejny raz, aby z Tobą dziękować za 15-lecie Twojej posługi temu Kościołowi. Trójce Przenajświętszej i Matki Bożej, niepokalanie poczętej. Natomiast rewers zawiera postać błogosławionego Jakuba Szczemieł, patrona archidiecezji. Tak jak obecnie tu księża kanonicy, taki nowy kanonik otrzyma swoje miejsce w stale. I jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej. Oto wielka tajemnica wiary.
metropolito głupski, nasz pasterzu, nasz ojcze.